Mokre Łapska TV. Dzień dobry. Znowu sobota. Co ja robię? Ano broję. Broję znowu. Odgrażałem się, że będę próbował nieco zmienić krewetkarium i nadać mu nieco innego charakteru. Ale na początek te całe zmiany. Minął dokładnie tydzień od zmian w kwestii prowadzenia tego akwarium. Zrobił się właściwie z tego taki maleńki high-tech, chociaż patrząc na ten filtr, to słowo high-tech jakoś mi przez gardło nie przechodzi. No ale no tak, no, zostały wprowadzone nawozy i CO2. Efekty. Efekty, moment. Niech no ja pokażę efekty. Widzieli higrofilię, z którą się zresztą dzisiaj żegnamy. Tydzień temu, a więc po 7 dniach nawozów i CO2 higrofilia przy tym świetle wygląda tak. Z higrofilią się żegnam, dlatego że w tym akwarium mi nie pasowała, a do żadnego innego akwarium jej włożyć nie mogę, bo higrofilia niestety jest tą rośliną, którą skalary żrą jak sałatę, po prostu. Doprowadzają ją do wyglądu fatalnego, więc pierwsza roślina, z którą bardzo od dawna właściwie, którą wyrzucam i się z nią żegnam. Jak widać, Liliopsisa wywaliłem, wkurzał mnie, jednak tak wolno rosnąca roślina trawnikowa to nie dla mnie. Jak widać, wyczyniałem tutaj już troszeczkę, ustawiam te redmurki i za chwilę będę musiał je zamszyć. Każdy pałąk będzie musiał być pokryty mchem, także zabawa mi się tutaj szykuje niezła. Co tam dalej? Ściemniacz poszedł w diabły i tak naprawdę każdego dnia przy tym światełku i przy CO2 gdzieś tak po 2-3 godzinach w akwarium robi się dosłownie woda sodowa. Rośliny bąblują potwornie. No i teraz jaki pomysł ja tutaj mam? Ano mam taki pomysł, że no jak widać, kostucha lipowa jest. Błagam nie pytać mnie, skąd wziąć kostuchę lipową w UK, dlatego że moją zrobiłem sobie sam. Kiedyś, jakby chcieli, to może kiedyś pokażę, jak to zrobić. Rzecz jest naprawdę dziecinnie prosta. Poza faktem, że jak rwałem gałęzie z drzewa o imieniu lipa w parku, to ludzie patrzyli się na mnie, jakby no, chcieli mi kajdanki założyć na ręce. No ale to nieważne. Co ja bym tutaj chciał zrobić? Otóż tak, kryptokoryn pójdzie w cholerę. Liliopsis już poszedł i higrofilia również. Rotala wróci troszeczkę za te korzonki, bo rotala jest delikatna i fajna. W prawym rogu, skoro glossostigma poszła, jak widać, glossostigma poszła po 7 dniach zmian. Parwula po 7 dniach wygląda tak, jest nowy wzrost, więc chyba będzie fajnie. Zobaczymy, czy to się uda. Chciałbym tutaj pod te korzonki, jeżeli już się uda mi się ustawić jakoś tam, dać glossostigmę i ją trzymać bardzo, bardzo nisko. Kryptokoryn, jak mówię, idzie w diabły. Sagittarię chciałem wyrzucić, ale ją chyba zostawię i tylko ją wrzucę na miejsce kryptokoryna. Tam będzie dosyć ciemnawo i ona sam sobie powinna poradzić. Anubiasek do 140, internowanie. Natomiast dosadzę parwuli i będę ją próbował trzymać w tym rogu. No i tyle. Także postaram się to akwarium troszeczkę udelikatnić i może troszeczkę uproporcjonalnić. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Aquascaping to jest taka rzecz, z którą się albo ma, albo nie. Albo się ma zmysł dekoracyjny, albo nie. Ja zawsze o sobie mówiłem, że aquascaper to ze mnie żaden. I nadal tak twierdzę. Ale przy zachowaniu dobrego wzrostu roślin, ten aquascaping od razu staje się łatwiejszy. No także ja się bawię dalej. Jak skończę, to może pokażę, co zrobię i jakby zacznę też nowe życie i troszeczkę nowy wystrój tego baniaczka. Mech, jak widać, ten na korzeniach i kamieniu zostaje i nawet z czasem będzie go o wiele więcej.
cracker!